Pojęcie ekonomii społecznej pojawia się coraz częściej w debacie publicznej. Nadal jednak nie jest jednoznaczne i powszechnie rozumiane. Z wielu względów należy więc to zjawisko i terminy z nim związane upowszechniać. Ekonomia społeczna to najogólniej rzecz ujmując działania nakierowane na grupy społeczne, które najmniej skutecznie radzą sobie na rynku pracy, wymagają aktywizacji i są zagrożone wykluczeniem. Ważnym elementem tego sektora gospodarki są przedsiębiorstwa społeczne. Ich podstawową formą są spółdzielnie socjalne, które łączą w sobie cele ekonomiczne i misję społeczną. Łomża należy do tych ośrodków, w których najwcześniej podjęte zostały działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Pionierem w tych przedsięwzięciach był ówczesny starosta łomżyński, a obecnie wójt Piątnicy Krzysztof Kozicki. Będąc starostą łomżyńskim, w okresie, gdy było duże bezrobocie, dołożyłem wszelkich starań, żeby te narzędzia, które daje ekonomia społeczna, w 2005 roku powstała taka pierwsza, już całkiem dobra ustawa o spółdzielniach socjalnych. Postanowiłem z tego skorzystać. Zrobiliśmy pierwsze projekty. Pierwszy projekt partnerski z gminą Byczyna już w 2007 roku. Był to projekt przede wszystkim szkoleniowy, żeby przygotować kadrę, żeby zainteresować ludzi ekonomią społeczną. I w 2009 Urząd Marszałkowski ogłosił pierwsze konkursy na powstanie spółdzielni socjalnych. Zrobiliśmy projekty, pozyskaliśmy znaczące środki i tak zaczęły powstawać u nas pierwsze spółdzielnie socjalne. Dodam, jak w województwie podlaskim w pewnym momencie było 12 spółdzielni socjalnych, to 11 było u nas z naszych projektów, z projektów ze starostwa powiatowego. Było ogromne bezrobocie, było dużo osób niepełnosprawnych, było dużo osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. No i mając tą wiedzę, także w tym kierunku się kształciłem, szkoliłem, mając zapał, no i co ważne, mając także władzę, bo byłem wtedy starostą łomżyńskim, ten czas wykorzystałem na wsparcie rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, które znakomicie do dzisiaj funkcjonują i stanowią pewien wzór do naśladowania. Jako jedna z pierwszych na nieznane wody ekonomii społecznej zdecydowała się w Łomży wyruszyć Barbara Duda i jej współpracownice ze spółdzielni socjalnej Alexis. Sama niezbyt lubi opowiadać o pracy, jaką w ostatnich latach wykonała. Na szczęście miała wsparcie osób współtworzących Alexis, ale także podmiotów, które mają wiedzę i narzędzia, jak pomóc. Spółdzielnia Alexis jest właściwie taką naszą spółdzielnią flagową, którą opiekujemy się, można powiedzieć, i kibicujemy jej rozwojowi od samego początku. Wspieramy spółdzielnie różnymi środkami Funduszu Pracy. Zaczęliśmy od refundacji składek od wynagrodzenia najniższego w ciągu pierwszych 3 lat. Przez pierwsze 2 lata refundowaliśmy w wysokości 100% tych składek od najniższego wynagrodzenia i przez 12 miesięcy 50%. Chcę powiedzieć, że wspieraliśmy spółdzielnie, które nie tylko powstały w ramach Funduszu Pracy, które były środki posiadane w naszej dyspozycji, ale również skorzystały ze wsparcia spółdzielnie, które powstały w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe. I te spółdzielnie też skorzystały z 3 lat wsparcia, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie zdrowotne od najniższego wynagrodzenia wówczas obowiązującego. Panie, które zarządzają, pani prezes Basia Duda i pani Elżbieta Świtaj, to są osoby bardzo energiczne, wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, jeśli chodzi o funkcjonowanie spółdzielni socjalnej. W związku z tym korzystają właściwie ze wszystkich możliwości, jakie oferuje Urząd Pracy, by wesprzeć tą swoją działalność. Muszę powiedzieć, że również korzystały ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przepraszam, i w ramach tego funduszu pozyskały prawie 52 tysiące złotych na szkolenie swoich pracowników. Więc to są naprawdę istotne pieniądze. W ciągu tych lat, kiedy myśmy tworzyli spółdzielnię, później ją wspierali, do samej spółdzielni Alexis trafiło ponad 300 tysięcy złotych, więc to już jest suma taka dość pokaźna, ale myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, że te pieniądze zostały wykorzystane bardzo efektywnie. Muszę powiedzieć, że panie stawiają również na rozwój ludzi młodych do 30 roku życia.
Podstawową instytucją wspierania ekonomii społecznej w naszym mieście i regionie jest Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Łomży, który wspomaga już istniejące spółdzielnie socjalne pod względem prawnym, szkoleniowym czy marketingowym oraz szkoli osoby zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współpracuje, tak jak wspominałem, z osobami nieaktywnymi, bezrobotnymi, z osobami działającymi, pracującymi w organizacjach pozarządowych, z samorządami, więc jest ta współpraca międzysektorowa i my ją ułatwiamy, my ją pomagamy poprzez te spotkania animacyjne, poprzez te targi. Także przeprowadzimy szereg wizyt studyjnych przedstawicieli organizacji pozarządowych do innych części Polski, ażeby mogły się zapoznać z działalnością organizacji trzeciego sektora, a także współpracą tych organizacji z jednostkami samorządu terytorialnego w innych województwach naszego kraju. Takie wizyty będą także organizowane tutaj do miasta Łomży. Będą przyjeżdżali samorządowcy i organizacje pozarządowe z innych części Polski. Współdziałanie z samorządami to podstawa działalności łomżyńskiego OWES. W gminie Łomża odbyła się animacja lokalna, której zadaniem było podniesienie świadomości pracowników Urzędu Gminy, jednostek podległych, na przykład Ośrodka Pomocy Społecznej, na temat przedsiębiorczości społecznej. Zauważyłem i doceniam, że animacja przeprowadzona była przez praktyków, m.in. przez panią Barbarę Duda, założycielkę spółdzielni Alexis, jak wiemy jednej z pierwszych spółdzielni socjalnych na terenie Łomży. W trakcie szkolenia poruszono tematy zwiększenia roli ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych poprzez wykorzystanie mechanizmów zlecenia usług w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego, poprzez stosowanie klauzul społecznych, poprzez stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, a także poprzez wzmocnienie współpracy między JST a organami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. No mnie jako wójta dużej gminy zainteresowała kwestia spółdzielni socjalnej osób prawnych. Bardzo ciekawy mechanizm. Spółdzielnia socjalna zakładana przez osoby prawne, na przykład właśnie Urząd Gminy, ma na celu stworzenie miejsc pracy dla osób, które nie mogą z różnych powodów znaleźć zatrudnienia na rynku. OWES prowadzi w regionie łomżyńskim projekt rozwoju sektora przedsiębiorstw społecznych na skalę, jakiej jeszcze nie było. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej do końca 2018 roku planuje rozdysponować blisko 150 dotacji, każda o wartości 20 tysięcy, na utworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych. Każda organizacja oprócz wsparcia inwestycyjnego w wysokości 20 tysięcy otrzyma także wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy, co miesiąc po 1000 zł na każdą z zatrudnionych osób. Kolejną rzeczą będą szkolenia, cykl szkoleń, tak zwana szkoła liderów dla organizacji pozarządowych. Planujemy przeszkolić około 150 organizacji celem właśnie ekonomizowania, czyli przekształcania się ze zwykłych podmiotów ekonomii społecznej w przedsiębiorstwa społeczne, czyli ażeby te organizacje pozarządowe mogły stanowić stałe źródło dochodu jako przedsiębiorca, jako pracodawca na wolnym rynku. Przytaczamy w wielu tutaj samorządach, w rozmowach z wójtami, z burmistrzami, podajemy za przykład właśnie miasto Łomża, jak może być takim silnym inkubatorem, silnym inicjatorem do tego, ażeby szereg osób, w szczególności także młodzieży, swoją aktywność hobbystyczną, społeczną, ale także to, o czym mówię, po tym wsparciu takim szkoleniowym i także finansowym, także aktywność zawodową mogła realizować w obszarze organizacji pozarządowych i trzeciego sektora. Symbolicznym, ale także bardzo konkretnym przykładem realizacji projektu stała się konferencja w łomżyńskim ratuszu, której kulminacją było przekazanie czeku powstającej właśnie spółdzielni Łomżanka. Jesteśmy spółdzielnią socjalną o nazwie Łomżanka. Tworzy ją 5 fajnych kobietek, które po prostu po pewnym czasie chciały wrócić na rynek pracy. Ja jako mama osoby niepełnosprawnej, pozostałe z dziewczyn to długotrwale niepracujące osoby. Przede wszystkim będziemy się specjalizować w gastronomii. Będziemy wprowadzać tutaj w nasz region naszą starą kuchnię polską, kuchnię podlaską, przede wszystkim kurpiowską. Będziemy starać się ożywić przepisy, które już gdzieś tam zaginęły, aczkolwiek można jeszcze je na kresach spotkać, czy
w Podlaskim i chcemy, żeby one wróciły na stoły. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pozwolił nam na wdrożenie się w to, jak założyć spółdzielnię socjalną. Umożliwił nam szkolenia w tym zakresie, szkolenia z biznesplanu, szkolenia z zakładania spółdzielni. Do tej pory bardzo nas wspierają we wszystkim, co robimy. Jesteśmy nową spółdzielnią, mamy prawo wielu rzeczy nie wiedzieć, dopiero się uczymy. Więc osoby z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej są dla nas takim trochę drogowskazem. Ważnym zadaniem twórców podmiotów gospodarczych jest rozpoznanie potrzeb rynku. Organizatorzy przedsiębiorstw społecznych chcą na przykład zdobyć uznanie konsumentów tradycyjnymi smakami. W dziedzinie cateringu rozwija swoją działalność wspierana przez władze Piątnicy spółdzielnia socjalna Poezja Smaku z Czarnocina, dostarczająca swoje wyroby na duże uroczystości rodzinne, ale także na przykład na szkolenia. Gastronomia i tradycyjne regionalne smakołyki są także atutami przedsięwzięcia, które realizuje w Łomży Fundacja Zdrowa Żywność Bartosza Wądołowskiego. Zostaliśmy poinformowani, że można pozyskać jakieś środki finansowe przy zatrudnieniu minimum 3 osób. My akurat porwaliśmy się na więcej, będzie minimum 5 osób na starcie. Ośrodek Wsparcia Społecznego pokierował nas, pomógł przy realizacji wszystkiego. Myśmy dali swój lokal, swoją pracę, wcześniejszy wkład. Oni pomogli przy szkoleniach pracowników, których żeśmy już pozyskali. 5 osób jest przygotowanych na starcie do pracy. Spółdzielnie socjalne mogą być przepisem na własne miejsce na rynku dla osób w każdym wieku i w bardzo różnych dziedzinach, na przykład w sporcie. Pomysł zaczął się od spotkania u nas na uczelni w PWSiP. Był pan Kodziński, który był takim pomysłodawcą tutaj, który otworzył spółdzielnie socjalne. A w związku z tym, że byliśmy na wychowaniu fizycznym, narodził się pomysł, żeby to zrobić pod kątem sportowym. W okresie letnim robimy obozy sportowe, rekreacyjne. W lato w tym roku po raz pierwszy robimy obóz zimowy, głównie narciarski. Jeżeli chodzi o rok szkolny, uczymy pływać na basenie. Z roku na rok się rozwijamy. Teraz też poszukujemy osoby chętnej do współpracy. I trzeba wspomnieć, że to jest właśnie główne założenie spółdzielni, tak? Czyli szukamy współpracowników, dajemy pracę, rozrastamy się, no i działamy na rzecz społeczeństwa. Ekonomia społeczna to nadal idea wymagająca objaśnienia. W praktyce jednak jej sekrety brzmią dosyć znajomo. Warto zwrócić uwagę na to, że spółdzielnie socjalne w swojej działalności prezentują bardzo szeroki wachlarz tych działalności, od usług informatycznych, stworzenia stron internetowych, usług takich stricte informatycznych, po jakąś działalność sportową, catering, szycie, sprzątanie, budowanie, więc myślę, że tutaj prezentują większość kierunków i branż działalności gospodarczych, które funkcjonują na naszym rynku pracy. Przede wszystkim spółdzielnia socjalna to ludzie, to współpraca między ludźmi, to zapał, zaangażowanie, pomysł na działalność i od ludzi zależy, czy uda się wspólnie, razem w porozumieniu prowadzić spółdzielnię socjalną. Programy kierowane do grup społecznych, takich jak seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne, to w tej kadencji wizytówka samorządu Łomży na skalę całego kraju. Nic zatem dziwnego, że inicjatywy, które łączą sprawy rozwoju gospodarczego z rozwiązywaniem problemów społecznych, mają wsparcie władz miasta. Miasto Łomża w ekonomii społecznej już od dawna święci ogromne sukcesy i z tego należy się cieszyć, bo dzięki tego typu działaniom powstają nowe miejsca pracy, które są niezwykle potrzebne. Ale też ekonomia społeczna daje możliwości pozyskiwania nowych środków na nowe miejsca pracy i właśnie w ostatnim czasie w naszym mieście dochodzi do realizacji tego typu działań. Miasto Łomża realizuje projekt Centrum Integracji Społecznej, ale też widzimy, że powstają inne cenne inicjatywy i między innymi jedną z takich inicjatyw jest nowa spółdzielnia socjalna w Łomży, Łomżanka. I jestem z tego dumny, że siedziba tej spółdzielni socjalnej będzie miała miejsce w domku
pastora, który, jak słyszymy, kwitnie. Tutaj odbywają się różne ciekawe wydarzenia kulturalne, oświatowe. Jest to miejsce, w którym spotykają się ludzie, dyskutują i na pewno też ta spółdzielnia będzie miała rację bytu, bo usługi gastronomiczne są niezwykle potrzebne i te nowe spółdzielnie, które powstają w naszym mieście, to też pokazują, że cały czas można się rozwijać, są na to środki zewnętrzne i też zachęcam wszystkich, którzy mają jakiś pomysł i potrzebują tylko środków na realizację tego pomysłu, do zainteresowania się programami, które są uruchamiane, bo jest naprawdę możliwość realizowania swoich pasji, a przy tym też stworzenia sobie miejsca pracy. Idea ekonomii społecznej trafiła w Łomży i na ziemi łomżyńskiej na wyjątkowo żyzny grunt i sprzyjający klimat. Okazała się znakomitym pomysłem dla ośrodka, w którym lokomotywami rozwoju gospodarczego nie są wielkie firmy i przedsiębiorstwa, a problemy socjalne nie są wcale mniejsze niż wszędzie. Najważniejsze, że idea uzyskała wsparcie odpowiednich ludzi w samorządzie, Urzędzie Pracy, Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej, a przede wszystkim, że dała szansę i nadzieję tym, którzy jej bardzo potrzebują.